W takim trochę mistyczno-oświetleniowym sytuacji was witam. Witam jest sobie niegramatycznym i nie do końca po polskiemu zwrotem. Chlubię się tym, że urodziłem się i wychowałem w Polsce. Tak na marginesie, dlatego że jestem przez to kulturowo członkiem chyba jednej z najbardziej inteligentnych społeczności na Ziemi. Mówię to mając porównanie jako jednostka multinarodowa. No, ale chyba nie o tym, nie o tym. Dlatego, że chciałem się z wami podzielić pewnymi przemyśleniami dotyczącymi tego, co może łączyć neuroświadomość jako metodę pracy. Z tym się już coraz bardziej, coraz mocniej część z was utożsamia. I chcę zapowiedzieć w związku z tym taką właśnie rzecz, której wcześniej już mówiłem, którą zapowiadałem, że osoby, które kończą mój kurs trenerski, robią mi ten zaszczyt i przyjemność i zgodzą się, pojawią się za swoją oczywiście zgodą u mnie na stronie, w kilku słowach opisawszy ich osobę i metody pracy, jako trenerzy neuroświadomości. Będzie mi bardzo miło, jeśli moja skromna strona i moja skromna działalność będzie mogła pomóc wam również uzyskać większy rozgłos. Bo przy całej skromności i niszowości jednak troszkę mnie już ludzi ogląda. Czym jest neuroświadomość w zakresie budowania osobistej i życiowej odwagi? Czym to się różni od takiej dosyć schematycznie EZO rozwiniętej, moim zdaniem mocno uproszczonej prawdy, że aby coś w życiu zmienić, należy wyjść ze strefy komfortu. Jest kilka warsztatów, zwłaszcza kurs komfortu egzystencjalnego, który naprawdę intensywnie wam polecam, podobnie jak kurs Kintsugi, nie mówiąc o pozostałych, bardzo silnie pracujących z elementem rozszerzania i rozumienia strefy komfortu w neuroświadomy sposób, taki na przykład jak świetny moim zdaniem taki mikrostrzałowy webinar pod tytułem Mózg, organ szczególnej troski. Może być dla was dosyć zaskakujący. W rozumieniu neuroświadomości strefa, wyjście ze strefy komfortu jest samo w sobie absurdem, dlatego że to, co nazywa się w tym schematyczno jakby coachingowym, czy nawet moim zdaniem pseudo coachingowym, bo ja coaching szanuję jako profesję bardzo, w pseudo coachingowym mentalitecie, jest de facto strefą ograniczonego wyboru i przyzwyczajenia do pewnych obszarów rzeczywistości i sposobów działania, co rzadko kiedy jest, nigdy praktycznie nie jest strefą komfortu, rozumianego faktycznie jako rzeczywisty komfort. Z ręką na sercu prosiłbym wszystkich z was, którzy kiedykolwiek znajdowali się w tym, co nazywa się tą strefą przyzwyczajenia, strefą tej zamkniętej puszki, poczucia braku wyboru, utknięcia, nawykowych obszarów istnienia pod tytułem jestem w tym, co znam, boję się to opuścić, żeby mogli z ręką na sercu powiedzieć, że było im naprawdę dobrze. Że było im rzeczywiście naprawdę dobrze. Nie tak w zasadzie, no, czy była w tym jakaś, nie wiem, jakiś rodzaj wygody. Jeżeli zmusicie dziecko, by siedziało na jeden, maksymalnie dwa sposoby na krześle, mówiąc mu, przyzwyczajaj się, bo to jest najwygodniejszy sposób. Coś wam to mówi? Jest nawet kilka szkół medytacji dosyć szacownych, łącznie z jedną, z której pochodzę, która mówi, wygodne pozycje to nie takie, które są dla ciebie wygodne, to nie takie, które są różnorodnie wygodne, tylko te, które są prawidłowe. Ty po prostu jest prawidłowe to maks dwie, a na pewno jedna. I ty po prostu jeszcze nie wiesz. Ty jeszcze nie rozumiesz, ty jeszcze nie znasz. Twoje ciało jeszcze nie zostało wystarczająco przećwiczone, by było mu wygodnie w tej prawidłowej pozycji. Tymczasem to nie są wygodne pozycje. Nic, co ogranicza naszą inwencję, nic, co ogranicza nasze
naszą siłę, ogranicza naszą kreatywność do maksimum dwóch rozwiązań, a już najbardziej do jednego, nie jest komfortem. Ta strefa zamknięcia, ta strefa, w której pozostajemy i powtarzam o tym zresztą, podobnie jak w ostatnim webinarze o tym mówiłem, jest strefą tolerowanego dyskomfortu. I w nim strefa tolerowanego dyskomfortu lub tak zwanego pseudokomfortu charakteryzuje się tym, że mamy tam do czynienia z maksimum dwiema możliwościami reagowania, radzenia sobie z daną sytuacją, czyli sytuacja jest zamknięta. Dylemat, czyli pseudowybór jest czysto, czyli mam albo to, jedno albo drugie. Ciesz się, że nie masz kompulsji, ciesz się, że nie tylko jedną opcję. Przecież daje ci wybór albo tu, albo tu. W zasadzie albo highway, albo my way. To generalnie jest nie dość, że pseudowybór, to jeszcze pseudokomfort. I moment, w którym wychodzimy poza strefę pseudokomfortu, jest momentem, kiedy po raz pierwszy możemy się przerazić tym, czym jest komfort. Przerazić, dlatego że komfort dla nas przyzwyczajonych do ograniczonych sytuacji może być przerażający. Ten moment strefy konfrontacji, strefy lęku, strefy strachu, strefy konfrontacji, jak już powiedziałem, nie jest wyjściem ze strefy komfortu, jest strefą ukrytego, wykrywanego, demaskowanego komfortu. Ponieważ komfort rodzi się tam, gdzie jest wybór. A w strefie konfrontacji i strachu dowiadujemy się, że jest jedna, druga i trzecia i trochę więcej. Czyli tak zwane 3 plus opcje możliwości reagowania. Ja teraz mówię o to oczywiście czysto w teoretycznym zakresie. Jeżeli mielibyśmy się teraz ścierać na szabelki i na gołe klaty trykać w temacie, ależ teoria przeciw teorii, to jest jakaś bzdura, to i tak dalej. Naprawdę szkoda mi czasu na to, szkoda mi mojego komfortu, dlatego że praktyka moich nauczycieli, praktyka moich uczniów, co najważniejsze, moich nauczycieli, którzy są wielokroć kilkanaście, kilkadziesiąt lat ludźmi ode mnie starszymi i praktykują to od dawna, dawna w innych metodach, no opcja konfrontacji z czymś, co jest bogatsze niż dwa jako możliwe rozwiązania, oznacza najczęściej wejście w zaskakujący komfort, któremu na początku nie chcemy zaufać. Wygodzie, niemuszeniu, otwartości. I to może być przerażające. Następnym krokiem jest często właśnie rozwinięcie strefy ukrytego komfortu, a więc ukrytego przyjaciela. Wtedy dowiadujemy się, że nasza depresja jest naszym przyjacielem, bo większość naszych niewspierających stanów ma w sobie ukrytego sojusznika i dobrą intencję. Wkraczamy wtedy w jeszcze większą dezorientację, czyli tak zwane 5+, a nie 500+, czyli strefa, w której mamy przynajmniej 5 opcji widocznych, uświadomionych, bo mamy ich cały czas nieskończenie dużo. Jest to tak zwana strefa niewiedzy, czyli tak zwany komfort nauki, a więc strefa błędów, strefa pomyłek, strefa niekompetencji, która jest jednocześnie kolosalną wolnością i komfortem nauki. To właśnie w myśl strefy pseudokomfortu lub tolerowanego dyskomfortu niewiedza, pomyłki, błędy, poszukiwania traktowane były jako obszary karygodne i niebezpieczne. Tak naprawdę właśnie w tym miejscu, po przejściu przez strefę lęku, a więc komfortu ukrytego, zdemaskowaniu stanów niewspierających jako sojuszników i przyjaciół, zapraszam na praktykę, na treningi, na sesje indywidualne, by odkryć, jak się tego dowiadujemy. Nagle wkraczamy w obszar, w którym okazuje się, że jeżeli tylko nasz mózg ma szansę wybrać rozwiązanie konstruktywne i komfortowe, to wybierze je na pewno, nawet jeżeli
Lubimy jeszcze z przyzwyczajenia szastać naszym dramatyzmem i mówić, że jesteśmy beznadziejnym przypadkiem, a świat jest okrutny i zostaliśmy uwarunkowani bezpowrotnie. Jakież to niewygodne, tak naprawdę. No, zapominamy o jednej prostej rzeczy, że to za komfort jesteśmy odpowiedzialni. W dyskomforcie możemy szukać winnych. No i kiedy wkraczamy już w tę coraz szerszą strefę, ostatnią strefą, którą możemy wyznaczyć, jest tak zwana strefa zaufania, czyli komfortu kreatywnego, zwanego również komfortem egzystencjalnym. I tutaj kuku niespodzianka. Tu mamy oczywiście opcji od 1 do plus nieskończoności i okazuje się, że również w strefie niewiedzy, jak też i strefie lęku, a nawet źródłowo i nie wiedzieliśmy o tym w naszej strefie tolerowanego pseudokomfortu, mieliśmy tę nieskończoność w dostępie. I no cóż, potrzebujemy dotrzeć do tego etapu, żeby to zrozumieć. Jednym z bardziej, chyba jeden z najbardziej znamiennych przykładów, jaki możemy zanalizować wychodzenie do strefy komfortu, ze strefy tolerowanego dyskomfortu, jest przykład lęku przed wystąpieniami publicznymi, czy też kreowaniu odwagi wystąpień publicznych. Nie poprzez zanegowanie i wykastrowanie swojej wrażliwości, czy zagłuszenie jej psychodelią, co wiemy, jak się kończy, patrząc na wielu, wielu aktorów i showmenów, tylko właśnie przez objęcie swojej wrażliwości i przez dostrzeżenie większej ilości możliwości reagowania w ramach tej wrażliwości, gdzie najpierw jesteśmy kimś, kto prędzej wolałby umrzeć, niż wyjść na scenę. I potem dopiero zauważamy, że ci, którzy rzeczywiście cokolwiek w życiu zmienili, to ci, którzy odnaleźli komfort i kreatywność tam, gdzie szukają go dzieci, bo dzieci przecież bezczelnie i z całkowitą radością, jeżeli nie zostały inaczej nauczone, wpełzają na każdy możliwy eksponowanym miejsce, cokoły pomników, sceny, wszędzie, gdzie tylko mogą być w centrum uwagi i natychmiast wybuchają kreatywnością. Tak, można byłoby teraz oczywiście opowiadać długo i wytrwale sposób, w jaki nas powstrzymano przed tą radością i nas wykastrowano i jesteśmy skrzywdzeni i straumatyzowani. I w jaki sposób możemy ze strefy tolerowanego pseudokomfortu przejść przez lęk, a więc ukryty komfort, do komfortu nauki, a więc pomyłek i błędów, a więc prawdziwej przyjaźni ze sobą również, aż do strefy zaufania. Czyli, tak jak to jest pokazane w jednym z moich webinarów, który jest częścią Kintsugi, osiągnąć owoc z drzewa zapomnienia dobrego i złego, a więc znów pocałować swoją niewinność. Myślę, że nie psując wam zabawy, mógłbym wam zaproponować tego rodzaju zabawę. Nie psując wam zabawy, tę zabawę właśnie mógłbym wam zaproponować. Jak wyjść do przodu z własną wrażliwością, jak pozwolić sobie używać własnej sytuacji. Przede wszystkim chodziłoby o to, by zrozumieć, że to, co nas najsilniej trzyma w strefie tolerowanego dyskomfortu, to jest niejednokrotnie nawet nie nasz program, nie nasza narracja. Oczywiście ona została już przez nas przyjęta i my często tę narrację kontynuujemy wielokrotnie z dużym poświęceniem. Natomiast bardzo często, w dużym stopniu, wyrażamy po prostu ekspresję naszych genetycznych skłonności, epigenetycznych skłonności odziedziczonych po naszych straumatyzowanych przodkach i współziomkach naszych grup religijnych, wyznaniowych, narodowych, wzmocnionych dodatkowo przez określone interakcje społeczne. Natomiast nie jest to rzecz nieodwracalna. Te taśmy, które są wyświetlane przez projektory naszych jąder komórkowych na nasz układ nerwowy, mogą zostać zdemontowane nie w wyniku przemocy, nie w wyniku uzdrawiania, nie w wyniku operacji, nie w wyniku naprawy, korekty czy cenzury.
czy jakiegoś tam cudownego, wysiłkowego wykonania jakiejś duchowej kulturystyki czy akrobatyki, lecz w wyniku czegoś, co jest rosołem, bulionem w większości skutecznych narzędzi, w większości skutecznych zup terapeutycznych, których narzędziami są te przyprawy i warzywa, które tam pływają, czyli obecności. I sztuka kreatywnej i słuchającej obecności jest tym, czego uczymy w neuroświadomości najbardziej. Tak, obecności i słuchania można się nauczyć. I można tej obecności, to słuchanie skierować do siebie. I myślę, że to jest dobry moment, żebym zawiesił tu głos i pozostawił to tajemniczości. Dlatego, że gdybym teraz rozpoczął mówienie o tym, ci z was, którzy przyszli tego posłuchać ostrożnie i się wycofać, i tak prawdopodobnie uznaliby, że to są po prostu teoretyczne dywagacje. A ci z was, którzy już tego doświadczyli w praktyce i to stosują, no cóż, usłyszeliby tylko to, co robią. Dlatego, że jeżeli w tym momencie jeszcze się wahasz, natomiast jesteś już na skraju tego wahania, w gotowości, by spróbować przejść własną wrażliwością do strefy zaufania i objąć się w totalności, być ze sobą obecnym i przebić się z obecnością, która nie uzdrawia, nie koryguje, nie poprawia innych, lecz tym, że jest, pozwala nie tylko zrozumieć, ale też uczynić komfortowym, a więc pełnym wolności i wyboru, życie tych ludzi, przy których ta obecność będzie uprawiana. Na poziomie wręcz mitochondrialnym, epigenetycznym. Innymi słowy, nie jesteśmy niewolnikami naszych genów, nie jesteśmy niewolnikami naszych rodów, nie jesteśmy niewolnikami naszych religii, które są bardzo przydatne i kochane i wspaniałe, są całkiem przydatne narzędzia. Religia jako zło widzi ten z nas, kto czuje się jej niewolnikiem i jest w dylemacie. Albo będę niewolnikiem, albo zbiegłym, buntowniczym niewolnikiem. Tymczasem można być po prostu jej użytkownikiem, a nawet współtwórcą. I prywatnym czasami nawet rekreatorem we własnym prywatnym życiu. Więc jak się przekonać w ciszy, spokoju, bez dramatyzmów, smarczenia i niesamowitych, oczyszczających, pełnych podniosłego etosu i anielskich trąb przeżyć, gdzie nasze sinusoida po prostu albo się skraca, albo wypłaszcza. Jesteśmy najnormalniej w świecie po prostu szczęśliwi, spokojni, obecni, pełni zgody na to, kim jesteśmy i co ze sobą niesiemy. Ze wszystkim, co nam się przydarzyło. Jak to zrobić? Zacznij od kintsugi, od kursu komfortu egzystencjalnego, zwłaszcza komfortu egzystencjalnego i zwłaszcza drugiej jego części, gdzie pracuje się z somanautycznym, czyli wewnątrzcielesnym sposobem widzenia siebie, gdzie, tak jak powiedziałem, wizerunek własny, i będzie o tym również jeszcze jeden webinar, mam zamiar trochę silniej skupić się na cielesnym aspekcie i na wszystkich jego cudach, ale też nie tylko cielesnym, również metacielesnym, czyli tym naszym mikrobiologicznym sposobem funkcjonowania i w jaki sposób może być połączony z naszym układem nerwowym i jego nieświadomą mocą. Gdzie to, jak siebie widzimy, jak już wcześniej powiedziałem, przenosi się z tej
dyskomfortowej prawdy o tym, że jak cię widzą, tak cię piszą, w ciągłych zastanawianiu się, kim jestem dla innych i jak to wygląda, do obszaru, w którym kieruję się przede wszystkim odczuwaniem, ruchem, świadomością wewnętrznych odległości, wewnętrznego systemu, wewnętrznych połączeń, integracji, ciągłego uczenia się, zaskakujący sposób odkrywanej zdolności wykrywania siebie, własnej zdolności do budowania wyboru, gdzie wiele naszych traum i stresów, które wcześniej wydawały się ścianami do pokonania, niesamowitymi dramatami, po przejściu przez strefę lęku, przez strefę niewiedzy, staje się naszym środowiskiem naturalnego zaufania. A więc wyjdź ze strefy dyskomfortu. Ona i tak jest niezłą ściemą. Do zobaczenia na zajęciach. Mój dzisiejszy ZZ News brzmi trochę chaotycznie, może dlatego, że zupełnie się nie przygotowałem. Zwykle się nie przygotowuję, ale tym razem koncertowo się nie przygotowałem i popłynąłem na tym, co ze sobą poniosło moje dzisiejsze natchnienie. Do zobaczenia.